Cześć, witam na kanale Procent Składany. W tym filmie omówimy sobie kolejną spółkę z GPW, o której analizę prosiliście w komentarzach pod innymi filmami. Jest to spółka Boryszew SA. W dalszej części tego filmu przedstawię Wam analizę fundamentów, analizę DCF oraz ogólnie zarys działalności tej spółki, a następnie powiem Wam, co ja o tej spółce myślę i czy zamierzam w nią inwestować, czy nie. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część filmu. Ale zanim przejdziemy do analizy, chciałem Wam jeszcze bardzo podziękować za udział w sondzie, którą umieściłem na stronie kanału Procent Składany. Z tej sondy wynika, że póki co największym zainteresowaniem będą cieszyły się filmy o analizach spółek z GPW. No i takiego właśnie rodzaju filmy chciałbym dla Was robić i w tym momencie zachęcam bardzo gorąco do zostawiania komentarzy pod tym filmem, czy też właśnie na stronie kanału z propozycjami, jakie konkretnie spółki chcielibyście, abym przeanalizował, czy chcielibyście, żeby to była analiza jednej konkretnej spółki, czy porównanie dwóch czy więcej z jakiegoś konkretnego sektora, albo na przykład, czy wolicie tylko takie pobieżne, szybkie analizy, w których sprawdzam fundamenty i bardziej filtruję, czy w ogóle jest sens zagłębiać się bardziej w daną spółkę, czy też bardziej macie ochotę oglądać filmy takie, w których już troszkę bardziej pogrzebałem i coś więcej mogę powiedzieć o danej spółce. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam na dalszą część filmu i na analizę. Muszę przyznać, że kiedy ja po raz pierwszy spojrzałem na fundamenty tej spółki, w ogóle nie była ona dla mnie znana, nic mi ta nazwa Boryszew nie mówiła, ale szybko, kiedy zacząłem się przyglądać, okazało się, że jest to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, największy przetwórca metali nieżelaznych itd., itd. Naprawdę imponująca spółka i ma obecność na całym świecie praktycznie, w Meksyku, w Brazylii, w Rosji, w Indiach i w Europie bardzo, bardzo szeroko i to jest zbiór naprawdę dużych fabryk w kilku branżach. Głównie jest to przetwórstwo metalurgiczne, chemiczne i do tego jeszcze jest to firma, która produkuje komponenty dla automotywu. No i tutaj, kiedy mówimy o fabrykach i tak dalej, no to mówimy o naprawdę porządnych zakładach, tu są jakieś walcownie, huty, czyli nie jest to jakaś tam montownia, tylko to już są naprawdę poważne zakłady, duże, niektóre znane, czy tam powiedzmy obecne w Polsce od wielu dziesięcioleci. No i faktycznie widać, że mają szeroką gamę produktów. I jednym właśnie z istotniejszych jest wytwórnia Huttman, która produkuje produkty z miedzi. A tutaj jeszcze do tego wrócę, ale ważna powiedzmy taka informacja z otoczenia gospodarczego jest taka, że ceny miedzi od powiedzmy roku naprawdę stromo idą w górę i ci z Was, którzy obserwują na przykład KGHM, na pewno doskonale o tym wiedzą. No i tutaj może być to jedna, powiedzmy, z pozytywnych informacji dla tej spółki. No w każdym razie ja jestem zdziwiony, że ta spółka ma tak niską kapitalizację, bo to jest spółka w tam w granicach 1,5 miliarda złotych tylko. No i tutaj na stronie możemy zobaczyć, wszystkie produkty w zasadzie mają wymienione i widać, że to są od jakichś tam półproduktów, na przykład do produkcji monet przez nawet tlenki, czyli jakieś takie bardzo nisko przetworzone materiały z hut, do trochę już bardziej takich jak jakieś rury, przewodniki, przewody. Dla automotywu też mają różne przewody, ale też widać tutaj formy wtryskowe i różne elementy, które właśnie z tych form tryskowych się produkuje, ale też jakieś bardziej skomplikowane, nie wiem, jakieś tutaj widać klamki. No i też jest pokazana stal, ale stal nie jest nigdzie potem w raportach wymieniana jako istotna, jeżeli chodzi o przychody. Nie wiem dlaczego, ale jest pominięta. A jest to trochę dziwne, to też do tego potem możemy wrócić. No i chemia, no to tutaj zakładam, że ludzie, którzy jeżdżą samochodami, znają markę Borygo,
I mimo to, że właśnie większość osób będzie, powiedzmy, słyszała już o tym płynie Borego, to nie wiedziałem, że no jakoś nie kojarzyłem tego ze spółką Boryszew. No i tutaj jeszcze oprócz tych płynów, też dla samolotów czy dla lotnisk, jeszcze mają jakieś włókna czy opakowania. Także no tutaj można sobie bez problemu doczytać, nie będę o tym zanudzał. W każdym razie, moim zdaniem, taki ogólny pogląd, czy tam co można z tego wyciągnąć, jest taki, że jest to naprawdę spółka dość mocno zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o produkcję. Tak? Mają naprawdę szeroki wachlarz fabryk i gamę produktów naprawdę imponującą. No i jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany faktycznie inwestycją, to zanim to zrobicie, na pewno polecam przeczytać sprawozdanie finansowe i również to, co tutaj mam, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. No i tutaj macie naprawdę kopalnię bardzo istotnych informacji. Tutaj na samym początku jest wymieniona lista spółek zależnych. No i zobaczcie, ile tego jest. Dwie strony A4 drobnym drukiem wymieniane, ile tam tych spółek faktycznie jest pod kontrolą Boryszewa. No i jest tutaj również bardzo dużo informacji na temat tego, jaka jest struktura przychodów. Powiem Wam, że z tego, co ja tutaj widziałem, istotne jest, że większość, chyba 2/3 sprzedaży są do Unii Europejskiej, a tylko 1/3 do Polski. Także przy wysokim kursie to można brać pod uwagę, że to będzie sprzedaż najprawdopodobniej w euro czy tam w dolarach. No i też jest tutaj pokazane, jaki jest udział w zysku i jaki jest udział w przychodach tych wszystkich działów, powiedzmy. Oni mają tutaj podział właśnie na motoryzację, metale, chemię i na pozostałe, czyli widać, że motoryzacja zdecydowanie tutaj góruje w pierwszej połowie. No i zresztą rok temu było podobnie, no a później są metale. No i gdzieś też tutaj było, ile, jeżeli chodzi o te metale, mają przychodu i które metale są dla nich istotne. I tutaj właśnie było, z tego wynikało, że stal nie jest dla nich istotna. I to mnie dziwiło, bo gdzieś tam patrzyłem na spółkę, którą oni teraz mają pod sobą. Ta spółka to jest właśnie była Alchemia SA, teraz pod szyldem Boryszewa. I tu można sobie wygrzebać jakiś starszy raport. Zdaje się, ostatni za cały rok jest z 18. I w tym raporcie za 18 rok to pokazują bardzo, bardzo solidny wzrost. I w 18 roku za cały rok mieli 15 milionów zysku netto, co wydaje się nie być pomijalne dla takiej spółki, powiedzmy jak Boryszew, która publikuje te zyski, no właśnie, nie wiem, w dwucyfrowe póki co. Także no te 15 milionów powinno mieć jakieś znaczenie. Także nie wiem, dlaczego to musiałbym jeszcze gdzieś tam doczytać. Może w wyniku tego przejęcia te najbardziej jakby zyskowne elementy gdzieś poszły, albo z jakiegoś innego względu po prostu nie skupiają się póki co w tych raportach na tym dziale związanym z produkcją stali. Boryszew jest spółką, która nie urosła, powiedzmy, po tym dołku pandemicznym, nie wystrzeliła w górę, tak jak mam wrażenie zdecydowana większość spółek takich, które mnie interesują, zaraz, powiedzmy, po pandemii wyskoczyły na poziomy znacznie wyższe niż powiedzmy w 2019 roku. No jeżeli chodzi o Boryszew, to tak nie jest. Tutaj mamy, powiedzmy, że na tych samych poziomach albo nawet spadek, jeżeli spojrzymy na rok 2019. No i to może, powiedzmy, można na to patrzeć w dwie strony. Albo jest jakiś faktycznie powód, bo widzimy, że tutaj od roku 2017 te spadki się utrzymują w zasadzie bardzo stabilnie. Albo może po prostu jeszcze ta spółka nie jest zauważona i jest to okazja, także póki co jeszcze nie wiadomo, ale no, mnie przynajmniej
Sam ten fakt już troszkę skłania do tego, żeby chociaż spojrzeć, no bo może jest to jakiś taki nieoszlifowany diament, jest przynajmniej taka możliwość. Wiemy, że cena tej spółki nie jest póki co jeszcze wywindowana do jakichś właśnie historycznych szczytów. No i przejdźmy może już właśnie do analizy fundamentalnej. Jak zwykle na początek patrzymy na income statement. No i tutaj to, co nas interesuje, to w długim terminie stabilny wzrost przychodów. No i tutaj ten wzrost, powiedzmy, jak spojrzymy na dekadę wstecz, no to ewidentnie jest, ale no nie jest to w obecnym czasie, jak spojrzymy właśnie ten wzrost rok do roku, no to nie jest już tak kolorowo. Powiedzmy, z ostatnich czterech kwartałów mają przychody poniżej tych, które były w 17 i 18 czy 19 nawet roku. No także nie można powiedzieć, żeby to był jakiś, żeby to była spółka jakoś stabilnie rosnąca. Kiedy spojrzymy na tą rentowność brutto, no to nie są to poziomy, powiedzmy, jakieś oszałamiające. Przypomnę, Warren Buffett wspomina, że około 40% marginesu to jest poziom, który może sugerować jakąś tam przewagę konkurencyjną. No ale w przypadku takiego Boryszewa, no ciężko o jakiejś przewadze mówić. W dużej mierze właśnie te produkty są no po prostu ogólnie dostępne i nie stoi za nimi jakaś nieosiągalna technologia, którą trudno zreplikować. Także no, takie są, jakie są. Ale jeżeli już też spojrzymy na marginesy działalności operacyjnej, no to już tu prawie wszystko jest pożarte przez SG&A, no i w zasadzie tak, głównie to jest SG&A, czyli koszty ogólnie związane z prowadzeniem działalności, czyli to są wszystkie pensje, całe zarządzanie, reklama, tak dalej, tak dalej. No i co dalej można spojrzeć, to jest właśnie już ta zyskowność netto. No i jak spojrzymy na zyskowność netto, no to troszkę zadziwiające, ale ostatnimi czasy jest ten margines wyższy. No i tutaj trzeba by się zastanowić, no bo generalnie powinno być tak, że margines działalności operacyjnej później jest pomniejszony jeszcze o podatki i dopiero potem nam zostaje zysk netto. No i w międzyczasie też różne inne rzeczy tutaj mogą się pojawić. No i tutaj wygląda na to, że mamy właśnie taką sytuację. Szczególnie właśnie dobitnie to wygląda za rok 2020. No i tutaj mamy pozycję, tutaj jest strata albo zysk ze sprzedaży aktywów. No i widzimy, że tutaj ta spółka co roku jakieś tam ileś milionów na sprzedaży, ze sprzedaży aktywów osiąga. No i to też nie jest takie proste w ocenie, ale jest to no, podejrzane, powiedzmy. Bo może to być tak widziane, że na przykład, nie wiem, pozbywają się rzeczy, takich części biznesu, które są niedochodowe, albo mają problemy i muszą sprzedawać. No ale to późniejsza analiza może nam troszkę więcej na ten temat podpowie. No i tutaj to też właśnie widać, że gdyby nie ta sprzedaż, to już w ogóle z działalności operacyjnej ten earning before taxes, czyli przed podatkiem, już mieli tutaj stratę. No to jest dość kiepska informacja za ten 20 rok, no ale to jest ten właśnie pandemiczny rok. Generalnie do tej pory wyglądało to znacznie, znacznie lepiej. No ale możliwe, że po prostu mocno dostali w kość w czasie pandemii i musieli coś dużego sprzedać. No i właśnie jak taką sytuację widzimy, wtedy trzeba właśnie troszkę pogrzebać. No i w zasadzie długo to czasu nie zabrało. Bardzo szybko można sobie spojrzeć, że pod koniec 2020 roku sprzedali Impex Metal, jakąś tam część z aluminium. No i z tej sprzedaży uzyskali właśnie bardzo, bardzo duże środki. No, także na te, powiedzmy, wartości, które tutaj pokazują jako
rentowność netto trzeba wziąć bardzo, bardzo dużą poprawkę. No i lepiej nawet przenieść się na taki widok kwartalny. No i tutaj będzie można lepiej zobaczyć, kiedy właśnie ta sprzedaż się odbyła i jak wpływa to na wyniki. No i tutaj widzimy, że z ostatnich dwóch kwartałów te wyniki netto to już nie są właśnie trzycyfrowe, tylko to są wyniki rzędu 27 i 17 milionów. I za trzeci kwartał, zdaje się, pod koniec listopada dopiero będziemy mieć wyniki. Także okaże się, co to tam faktycznie będzie. No i na tym w zasadzie można by skończyć. Jeszcze tylko tutaj zerkniemy na dywidendy i nie widać tych dywidend. Gdzieś tam w którymś roku jakaś mała dywidenda była, ale ogólnie nie jest to spółka, która wypłaca dywidendy. Teraz spójrzmy na bilans. No i tak, pierwsze co, to patrzymy na pozycję gotówkową. No i tutaj bardzo, bardzo silnie, powiedzmy, to wygląda. No ale tutaj przypuszczam, że spory wkład w te 430 milionów w zeszłym roku to było właśnie ze sprzedaży tego Impelex metalu. Dalej, co możemy spojrzeć, to właśnie goodwill i inne nieosiągalne składniki księgi. No i one są stosunkowo małe, wręcz można powiedzieć, że pomijalne w perspektywie wszystkich zasobów firmy. No i najważniejsza rzecz w zasadzie z całej księgi, moim zdaniem, czyli zadłużenie długoterminowe i ogólne zadłużenie. No i teraz tutaj mamy dług netto, pozycję długu netto, i tutaj też ktoś podpytywał w komentarzach, jak to uwzględniać właśnie pozycję gotówkową w tym arkuszu DCF. No i właśnie to jest to, co ja uwzględniam w tym arkuszu jako pozycję gotówkową, tylko z odwrotnym znakiem, bo tutaj mamy dług netto, a nie gotówkę, powiedzmy, netto. Czyli tutaj to, co widzimy, to jest całkowity dług pomniejszony o pozycję gotówkową, czy tam krótkoterminowe inwestycje. I tutaj widzimy, że ta spółka jest zadłużona na 870 milionów złotych po uwzględnieniu gotówki. Czyli naprawdę jest to pokaźny dług. I ta gotówka, pozycja gotówkowa 300 milionów, które mają, czy tam lepiej, prawie 400. No niestety, ale nie pokrywa nawet 1/3, czy tam właśnie pokrywa około 1/3 całego zadłużenia, i potem jeszcze dwa razy tyle gotówki musieliby mieć, żeby sprzedać, żeby spłacić wszystkie te długi od razu. No tutaj trzeba by potem spojrzeć, jak to się ma do średniego, powiedzmy, czy tam z ostatnich kilku lat przepływów finansowych. No i tutaj można przyjąć, powiedzmy, że przepływy finansowe to jest ta gotówka, którą możemy spłacić, którą możemy użyć, żeby te długi spłacać. No i jak będziemy znać te średnie przepływy finansowe, czyli ile gotówki generuje spółka, będziemy widzieli, przez ile lat musieliby całą gotówkę, którą generują, ile lat musieliby calutką poświęcać na spłatę długu, żeby wszystkiego się pozbyć. No i to trzeba tylko zapamiętać właśnie, że netto ta pozycja to jest te około 900 milionów złotych. No i teraz popatrzmy na przepływy finansowe. Tak, i tutaj nie wiem, z jakiegoś względu na tej platformie nie wyświetla tych wydatków capexowych, ale one na pewno są. Także tu będziemy musieli z powrotem pójść na platformę Morningstar, i tam to zazwyczaj lepiej wygląda. No niestety do polskich spółek czasami właśnie takie błędy na tej platformie TIKR się pojawiają, dlatego zawsze warto spojrzeć w drugim miejscu. No ale tak, tutaj mamy właśnie niestety w ostatnim roku, tym 20, bardzo ujemne te przepływy finansowe z działalności operacyjnej. No i to samo w tych ostatnich 12 miesiącach, bo tu jest ujęte właśnie bardzo duża strata. No i co to jest? To jest strata wynikająca ze sprzedaży zasobów.
No ale jak to? Przecież sprzedali jakąś tam część tej swojej firmy, ten Impex Metal. No więc oni powinni zyskać na te pieniądze. No ale nie do końca tak to wygląda. I tutaj w przepływach finansowych strata wynikająca ze sprzedaży, pomimo tego, że oni faktycznie zarobili gotówkę, to strata tutaj jest wykazana, dlatego że w księgach ta część, powiedzmy, biznesu była wyceniana na więcej. I tutaj dlatego musieli zrobić taki, powiedzmy, odpis w przepływach finansowych, ponieważ sprzedali ten swój biznes za cenę mniejszą niż wcześniej wykazywali ją w księgach. Dlatego, no niestety, tak to wygląda i takie operacje często właśnie zaburzają ogólny obraz. Dlatego ja tutaj na ten 20 rok nie do końca, tak bym, powiedzmy, zwracał uwagę. I jeszcze raz, no, sprzedaż też tego biznesu, ona może mieć znaczący wpływ na przychody i tak dalej. No i tutaj też trzeba by, tu też się polecam udać do sprawozdania finansowego. Nie wiem, gdzie to już teraz, no może mniejsza o tym, w którym miejscu, ale jest tam uwzględniona informacja, że przychody spółki nie zmniejszyły się w 2001 roku, póki co, dlatego że właśnie ceny surowców wzrosły i oni są w stanie nie dość, że więcej, to drożej sprzedawać i dlatego ta sprzedaż tego Impex Metalu nie wpłynęła znacząco na wyniki póki co. Ale to jest właśnie tylko offsetowane z tego, co wynika z tego raportu, przez właśnie sytuację rynkową. Czyli tak normalnie taka sprzedaż miałaby negatywny wpływ na przychody spółki i to jest bardzo moim zdaniem istotna też informacja. No ale spójrzmy teraz właśnie na te przepływy finansowe. Większość przez ostatnią dekadę, powiedzmy, zazwyczaj mają pozytywne przepływy finansowe i nie są to przepływy znikome. Często są to właśnie trzycyfrowe przepływy. No i tutaj mamy ten nieszczęsny 2020 na dużym minusie. No ale tak jak mówiłem, można to brać moim zdaniem. No, powiedzmy, nie zwracać na to uwagi i to później pokażę, jak ja to zrobię w kalkulacjach DCF. No i tutaj znowu też te wskaźniki zwrotów, tak, return of assets, return on equity, tak dalej. No niestety za ten 20 rok to są zachwiane wartości. No i tak naprawdę trzeba by brać to z przymrużeniem oka. No może, tak jak właśnie spojrzymy historycznie, jakąś średnią wyciągnąć, czego się można po tej firmie spodziewać. No ale ostatnio właśnie w 19 tutaj była jakaś strata, no a w 20 zawyżone przez tą sprzedaż, która znacznie podniosła wyniki netto. Także no tutaj też za dużo nam to nie pomaga. Możemy bardziej patrzeć na te historyczne wyniki. Także no mając to na uwadze, możemy przejść do kalkulacji DCF. No i tutaj mamy ten sam template, który udostępniam w razie, gdyby ktoś szukał, to jest w linku pod filmem. Powinien być właśnie pod filmem link do tego arkusza, w którym możecie właśnie sobie skopiować i samemu tego typu kalkulacje już robić. No i tylko właśnie trzeba mniej więcej chociaż zrozumieć, co tutaj są za wartości. I też ostatnio dostałem pytanie, skąd jest to terminal multiple. I to jest tak naprawdę po prostu wskaźnik cena do zysku, który obecnie wynosi 2. I to jest wskaźnik cena do zysku, który, powiedzmy, byłby oczekiwany czy tam przewidywany w momencie sprzedaży tych akcji. No i dlaczego to jest 15? 15 dlatego, że to jest moim zdaniem rozsądny współczynnik dla firmy, które jakoś tam rosną. Oczywiście im firma mniej rośnie, tym ten współczynnik należy przyjąć za mniejszy. Czyli może właśnie w przypadku Borysewa wypadałoby przyjąć, że powinien być niższy. Ale póki co go zostawiam, to później Wam też wytłumaczę dlaczego. No w każdym razie to jest też to 15, to jest też w długim terminie średni współczynnik ceny do zysku, na przykład S&P 500. Także no moim zdaniem jest to rozsądne założenie i często widzicie na pewno różne spółki, które właśnie PE na poziomie tego 15 mają.
Także następna tutaj istotna rzecz to jest required rate of return, czyli właśnie ile chcemy zarabiać. No i tutaj znowu, inwestując powiedzmy rok do roku w powiedzmy S&P 500, możemy się spodziewać wzrostu rzędu 8%. Jeżeli tak jest, no to żeby był sens bawić się w szukanie jakiegoś lepszego biznesu, wybieranie pojedynczych spółek i tak dalej, to trzeba oczekiwać wyższego zwrotu niż możemy uzyskać właśnie w tym S&P 500. No mimo, że teraz S&P 500 wygląda na bardzo drogie, no to jednak w długim terminie, jeżeli stosuje się tą metodę właśnie uśredniania i co miesiąc tam, czy co kwartał, jakąś cały czas niezależnie od ceny, powiedzmy jakąś tam ilość się kupuje, no to właśnie zwroty rzędu 8% możemy raczej bez ryzyka zbyt dużego osiągnąć. Przynajmniej to było możliwe przez ostatnie tam powiedzmy 100 lat, czy lepiej. No w każdym razie ja uważam, że wybierając pojedyncze spółki należy oczekiwać sporo więcej niż może dać nam rynek, powiedzmy. No bo to nie aplikuje się do WIG-u 20, ale na przykład do DAX-a w Niemczech już tak, do tych, nie wiem, do, w Indiach jest podobnie, no ale na przykład w Japonii nie jest i, no tak jak mówię, w Polsce na pewno nie. Także ja tak to przyjmuję i tu każdy musi samemu sobie, powiedzmy, ustalić, ile by tego zwrotu oczekiwał po swojej z takiej inwestycji. No i dalej tutaj, co jest bardzo istotne, no to musimy jakoś oszacować, starać się oszacować, jakie zyski ta spółka będzie przynosić. No i ja tutaj pierwsze co, no to bazowałem na zysku netto i to już mamy te dane powiedzmy z 2001 roku, pierwszy, drugi kwartał, trzeci czekamy. No i przyjąłem powiedzmy, żeby być raczej po tej bezpiecznej stronie, przyjąłem, że będzie to troszkę mniej jeszcze niż w kwartale drugim, no i też są jakieś tam powiedzmy przesłanki, żeby faktycznie takie bezpieczne założenia mieć. Między innymi jest to jedna tutaj z informacji na tej platformie TIK, też macie tą zakładkę z newsami. No i tutaj właśnie jeden ze świeższych newsów mówi, że jakiś odpis około 80 czy tam 90 milionów będzie konieczny, no i to raczej negatywnie wpłynie na wyniki tej firmy. No ale wracając do tego DCF-u. Tutaj jeżeli już mamy jakieś tam powiedzmy przewidywania co do przyszłych zysków, no to tutaj je uzupełniamy. No ja dałem póki co 15 milionów, troszkę mniej niż w drugim kwartale. Czy to się sprawdzi? Nie jestem przekonany. No w każdym razie dalej to, co powiedzmy ekstrapoluje na dalsze lata, no to jest wynik z tego czwartego kwartału, że w 2022 powtórzy się cztery takie same kwartały, no i później, że nie będzie żadnego wzrostu. No i to oczywiście można się z tym kłócić i można to zmieniać w zależności od tego, w co jesteście w stanie uwierzyć, tak, że co ta spółka będzie osiągać, czy będzie rosnąć, czy nie będzie rosnąć. No i tu możemy to na przykład przemnożyć przez, nie wiem, 10% rocznie. Jeżeli tak zrobimy, no to zobaczymy, jakie byśmy widzieli przychody dla tej spółki za 10 lat. No, to znaczy nie przychody, tylko już zyski. No ja nie jestem przekonany, że ta spółka będzie w takim tempie rosnąć, czyli nie wiem, no góra może niech to będzie 2%. I wtedy już będzie jakiś tam drobny wzrost, ale będzie. Nie będzie to zupełna stagnacja. Ale też to nie będzie właśnie jakiś taki zbyt szybki wzrost. Dlaczego tak uważam? No właśnie z uwagi na to, jak te przychody powiedzmy wyglądały w ostatnich latach, z uwagi na to, że wyprzedają, od już wielu lat wyprzedają różne zasoby, łącznie z tym ostatnim bardzo, bardzo dużą powiedzmy sprzedażą. No i tutaj dlaczego też to ma w miarę sens? Bo patrzyłem właśnie na średnie wolne przepływy finansowe. To jest to też, co mówiłem, co wpływa na ocenę, powiedzmy, poziomu zadłużenia, moim zdaniem. No i tutaj mamy średnią, powiedzmy, z ostatnich
5 lat bez uwzględnienia 2020 roku i średnią z uwzględnieniem tego 2020 roku. No i jeżeli uznamy, że to jest jakiś taki, powiedzmy, kompletny glitch w systemie, że tego nie powinno być, no to wtedy możemy przyjąć właśnie taką wyższą wartość. A jeżeli uznamy, że trzeba to brać pod uwagę, no to te 70 milionów wolnych przepływów finansowych średniorocznie ta spółka może no, generować, powiedzmy. I to jest mniej więcej w zgodzie z tymi założeniami, no plus minus. No i teraz, mając takie właśnie założenia, taką, powiedzmy, stopę zwrotu i taką cenę do zysku przy sprzedaży, no możliwe, że ona będzie mniejsza, także, no nie wiem, możemy bezpieczniej przyjąć. No nie ma to za dużego znaczenia, tak? Jak przyjmiemy z powrotem to 15, to cały czas widzimy, że ta spółka jest na obecnym poziomie przewartościowana, tak? Jeżeli by nam wychodziło, że ta wartość, dzisiejsza wartość tej spółki, powiedzmy tych wszystkich przepływów finansowych, które spółka będzie generowała, jest znacznie wyższa od obecnej wartości, no wtedy warto byłoby właśnie bliżej się przyjrzeć, czy faktycznie to założenie ma sens. No w obecnej sytuacji, nie wiem, każdy ma, powiedzmy, jakieś inne wymagania i można też spojrzeć na te required rate of return i uznać, że na przykład chcemy mniej, troszkę mniej jesteśmy wymagający i to by podniosło, tak? Jeżeli tutaj na chwilę, powiedzmy, zmienię, no to wtedy ta uczciwa wartość już jest bardzo zbliżona do dzisiejszej ceny. No ale ja nie jestem skłonny takich założeń robić, szczególnie dlatego, że ja decyduję się inwestować zazwyczaj wtedy właśnie, kiedy widzę, że mam te założenia dość bezpieczne, a i tak wychodzi mi na to, że jeszcze mam jakiś margines bezpieczeństwa i mogę kupić taniej niż ta rzeczywista wartość, która wynika z tych właśnie konserwatywnych, bezpiecznych założeń. No i tutaj właśnie to ostatnie pole, o którym wspominałem, czyli gotówkowe, no to jest na minusie właśnie dlatego, że ta spółka ma tak dużo długu, ten ponad 1 200 000. I to jest znacznie więcej niż mają gotówki czy tamtych krótkoterminowych inwestycji. No i teraz, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, tak, dzielimy to przez akcję, to wychodzi, że tego długu jest tyle, ile wychodzi cena akcji. Czyli w zasadzie płacąc taką cenę, to wartość spółki wychodzi, jakby była no, ujemna po prostu. Tutaj no, w takich kalkulacjach nie są wzięte pod uwagę jakieś tam, powiedzmy, aktywa trwałe, nie wiem, fabryki i tak dalej, no tego jest bardzo dużo. Także tutaj, nie wiem, może gdyby ktoś próbował tą spółkę kupować pod założenie, że będzie bankructwo, no to może wtedy warto by w tą stronę iść, ale to jest pewnie bardzo trudna sprawa. Ja nie czuję się na tyle silny w takich, nie wiem, spekulacjach, czy ta spółka bankrutuje, czy nie, i jak na tym wyszedłby inwestor, który trzyma akcje spółki, która bankrutuje, czy faktycznie byłby w stanie odzyskać chociaż ten wkład finansowy. No, w każdym razie z tego, co tutaj widzicie, chyba wynika dość jasno, że nie jest to moim zdaniem dobra inwestycja na tych poziomach cenowych. Szczególnie właśnie, co miałem powiedzieć, i jakie są te średnie przepływy finansowe. Nawet jeżeli uwzględnimy, że pominiemy ten ostatni rok, uznamy, że ok, to około tych 120 milionów tych wolnych przepływów finansowych mają, musielibyśmy przyjąć, że oni je calutkie przez 6 lat, jeśli dobrze liczę, będą całkowicie przeznaczać na spłatę długu, żeby po prostu wyjść na zero z tymi długami. Jest to trochę moim zdaniem za dużo, szczególnie, że no, to wcale nie jest powiedziane, czy dalej będą w stanie generować te 120 milionów, szczególnie biorąc pod uwagę, że właśnie wyprzedali jakąś tam kolejną część powiedzmy, tego konglomeratu fabryk, tak, jedną z tych fabryk sprzedali. Także można przypuszczać, że niedługo, czy tam jak się sytuacja na rynkach metali ustabilizuje, możliwe, że
jednak tej wolnej gotówki będą mieli mniej z uwagi na to, że pozbyli się jakiejś tam fabryki. No nie wiadomo, no mówię, to tutaj to już naprawdę są rzeczy, na które trzeba by spędzić dużo, dużo czasu, żeby naprawdę doczytać wszystko bardzo szczegółowo i wyrobić sobie zdanie na ten temat. No ja na tym etapie nie jestem skłonny więcej czasu poświęcać na analizę tej spółki, no właśnie dlatego, że dużo jest takich, powiedzmy, niepokojących informacji. No ten dług, jakieś tam odpisy, to, że wyprzedają części tej firmy. No, nie jest to moim zdaniem gra warta świeczki. Ja się oczywiście mogę mylić. Możliwe, że w krótkim terminie, szczególnie, że tutaj z drugiej strony właśnie teraz mamy te ceny bardzo, bardzo wysokie wszystkich właśnie tych metali, którymi handlują, szczególnie aluminium. No, one są na bardzo, bardzo wysokim poziomie ostatnio, szczególnie właśnie w trzecim kwartale i teraz w czwarty wchodząc podobnie. Może to mieć w krótkim terminie bardzo dobry wpływ na wyniki tej firmy, ale no ja nie jestem przekonany, że to jest do utrzymania. Tak. Ale z tego, co ja rozumiem, to największą wagę u nich będzie miała właśnie miedź. No i ona też jest na bardzo, bardzo wysokich poziomach. Także jest, można mieć takie przypuszczenia, że właśnie ta spółka w krótkim terminie będzie pokaże dobry wynik. No ale tak jak mówię, są też te takie zwane czerwone flagi. Ten odpis też może na przykład zniwelować całkowicie te pozytywne efekty, jeżeli chodzi o sytuację rynkową. Także, no mówię, nie jest to wystarczająco atrakcyjna wycena. Znaczy, no, jest moim zdaniem nieatrakcyjna, w związku z czym nie jestem skłonny na tym etapie więcej czasu poświęcać. No, są inne spółki, może niekoniecznie nawet na GPW, tylko w Nowym Jorku czy w Kanadzie, które warto spędzać czas na analizę tamtych spółek z uwagi na to, że są bardzo, bardzo tanio wyceniane. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie spółki obecnie mnie interesują na giełdzie w Nowym Jorku czy w Kanadzie, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Chętnie się z Wami tym podzielę, bo moim zdaniem warto się też rozglądać w innych miejscach niż tylko GPW. Także to by było już dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli uważacie, że jakąś wartość dodano, czegoś się nauczyliście z tych filmów, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia następnym razem.